Proszę Państwa, ostatnio na scenach pojawił się stand-up. No i wielu się zastanawia, czym właściwie stand-up różni się od monologu. Ta niewiedza niektórych strasznie wkuł. To znaczy w monologu żaw, w stand-upie rwia. Także to jest pierwsza różnica, a druga jest taka. Nam się wydaje, że właściwie różnica polega na tym, że w stand-upie nie kreuje się postaci, która podbiega do pianina, odbiera telefon i rozmawia z mężem. Halo? Ale kochanie, prosiłam, żebyś nie dzwonił, bo jestem w pracy. No, przecież się umawialiśmy, że sobie poradzisz z dzieckiem, sam powiedziałeś, że sobie poradzisz, że mam jechać spokojnie, mam się nie martwić. No to jak masz pytanie, to pytaj, no oczywiście. Nie zabrałam za sobą Marcinka. Czekaj, Marcinek zaginął? A nie, no to mów wyraźnie. Nie zabrałam za sobą ręcznika. Ja mam tutaj. No ale jak ty nie masz ręczników? Przecież mamy cały dom ręczników. Ale jak zużyłeś wszystkie. Kąpałeś się, tak? Aha, i zalałeś sąsiadów. Nad nami. Aha, i wycierałeś sufit, rozumiem. No to teraz musisz te ręczniki wszystkie... Tak, musisz je wszystkie wyprać. Oczywiście, że tak. Idź prać. Nie nad rzekę! Jaką rzekę, chłopie? Idź do łazienki, tam jest nasza pralka. Weź się nie kłóć, mamy pralkę. Zwariowałeś. Oczywiście, że mamy pralkę. Mamy pralkę, to jest to białe pudło, na którym kładziesz gazety. Proszę cię, nie... przecież dostaliśmy ją w prezencie ślubnym. Co ty, durny, nie pamiętasz? 8 lat temu. Braliśmy ślub. Przecież pamiętasz, to wtedy miałeś stłuczkę, jak uciekałeś. No, to oczywiście, że to. Idź, proszę cię, idź do łazienki. Idź, zobacz to pudło. Mhm. Tak, ja wiem, jak okręt podwodny, tak. Ja też się z tego śmiałam, bardzo dawno. Miałam 8 lat, jak się z tego śmiałam. Masz 40. No, spoko. Kiedyś trzeba. Dobrze, to teraz te drzwiczki musisz otworzyć. A otwarte, dobra. Nawrzucaj tam ręczników, zamknij i nastaw program drugi. I co tam? Jakie na dobre i na złe? Jakie na dobre i na złe? Bardzo cię proszę, wyłącz telewizor, chłopie. Wracaj do pralki. Aha, dobra, jak nie zacząłeś prać, dorzuć jeszcze śpioszki Marcinka, dobra? Nie budź go! Proszę cię, weź wczorajsze śpioszki. No jak nie ma wczorajszych? To co, Marcinek od wczoraj tych samych? Ale pampersa mu zmieniałeś. Jak to, gdzie Marcinek ma pampersa? Proszę cię, spójrz na Marcinka i powiedz, którą część ciała ma najbardziej pękatą. To tam jest pampers, wyobraź sobie. Tam jest pampers, wyobraź sobie, tak. Jezu, nie przebijaj tego niczym. Nie, oczywiście to się usuwa, no. To się usuwa. Tam są takie rzepy. Dobrze, rozumiesz. Odczepiłeś te rzepy. Nie bój się, wszystko będzie dobrze. Odchyl tę przednią część. Halo? Halo, co to za rzężenie? A, wymiotujesz. Kurde, aż tak jest ciężko? No ale mówiłam, żebyś mu codziennie zmieniał. No przecież po parę razy, chłopie, no jak od wczoraj. Nie, kochanie. Nie, moja mama nie będzie jechała 300 kilometrów, żeby zmienić pampersa wnukowi. Jak to coś stoi na przeszkodzie? Gówno. Proszę podejść do Marcinka. Przestań ryczeć! Przestań płakać, poradzisz sobie. No przecież podejść do niej. No jak? No to nie oddychaj! Przez chwilę możesz nie oddychać. Się chwali, że 2 minuty pod kołdrą bez oddychania wytrzyma. Może chociaż minutę. Dobra, to, no to nie patrz na... No to nie, zrób to po omacku. Trochę. Dobra, no to sobie wyobraź, że jesteś Riggs z zabójczej broni, okej? Okay? Tak? Że jesteś Riggs z zabójczej broni. Mój, my hero. Mój bohaterze, I love you, baby. Wyobraź sobie, że masz przed sobą bombę śmierdzionośną i możesz uratować nasze osiedle. Teraz bardzo cię proszę, kochanie, podnieś pupkę Marcinka i wysuń materiał wybuchowy, tak żeby nie wyciekł. Czy tam się nie wysypał? Nie wiem, jaka jest sytuacja. Mieszana. Okej, teraz bardzo proszę, bardzo nie denerwuj się, delikatnie wysuń materiał, zawiń pampersa i biegnij z tym do kuchni. Biegnij z tym do kuchni i wyrzuć do kosza. Bardzo dobrze. Teraz zwróć do Marcinka i wytrzyj mu pupkę mokrą ściereczką, dobrze? I będzie. Jak to nie ma Marcinka? Ty coś ty wyrzucił do kosza.